Dzień dobry, Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat, który łączy chyba nas wszystkich ludzi na całej planecie. Na pewno tych wszystkich, z którymi miałam do czynienia do tej pory, mnie samą i wszystkich tych, z którymi będę jeszcze pracować, to znaczy stres. Nie przez przypadek dzisiaj wybrałam ten sweterek a la Freddy Krueger. Takie wzbudzające stresowe reakcje. Żartuję, nie wzbudzam stresowych reakcji, chyba że czasami jest to konieczne. Ale wracając do tematu, czym jest stres, czym jest odpowiedź stresowa? Stres po pierwsze jest reakcją naszego ciała na sytuację, którą uważamy za zagrożenie. I teraz to jest bardzo ważne, co powiedziałam, którą uważamy za zagrożenie. Pod moim oknem właśnie odbywa się jakiś konkurs na piłowanie tłumików, więc jeśli słyszycie jakieś szmery albo głosy, to tam. Mniejsza z tym. W każdym razie, to co wierzymy, że może nam przynieść jakąś krzywdę lub szkodę, to wywołuje reakcję w naszym ciele, która sprowadza się do kilku podstawowych rodzajów odpowiedzi na stres. Jestem głęboko przekonana, że większość z nas doskonale wie, że odpowiedziami na stres może być walka lub ucieczka. Ale czy wiecie, że są jeszcze dwa rodzaje reakcji, o których niespecjalnie dużo się mówi? I tak, kiedy uruchamia się jakiś aspekt, który włącza w nas sygnał stresowy, który powoduje stres, reakcję organizmu na to coś, co uznajemy, o czym wierzymy i myślimy, że jest zagrożeniem, tak ciało migdałowate w naszym mózgu zaczyna bardzo intensywnie, natychmiastowo współpracować z układem limbicznym. I zaczyna się wiercić ten alarm. Stres, zagrożenie, makabra, musimy działać i w ogóle. I to też powoduje, że ten ośrodek naszego mózgu, który jest tym ucywilizowanym, tym strukturalnym, tym, który planuje, tym, który jest takim bardzo człowieczym, bo większość zwierząt nie ma go tak rozwiniętego jak my ludzie, płat przedczołowy, on się kompletnie wyłącza. Offline. I nasze reakcje zaczynają być, no właśnie, zaczynamy reagować, niż raczej działać i tworzyć. O ile taki sygnał powinien trwać chwilę, żeby uchronić nas od tego zagrożenia, które myślimy, że gdzieś tam na nas czyha, tak jak sarna, która ucieknie nagle przed wilkiem i jak tylko się okaże, że jest już w bezpiecznym położeniu, to fun, play, eat i inne takie rzeczy, mode on. I z miejsca zmienia jej się oddech, opada to ciśnienie i wraca do swojego skubania trawki, tam gdzie ma tylko ochotę. Ale my ludzie mamy trochę inaczej i widzimy te zagrożenia tam, gdzie ich tak naprawdę często wcale nie ma. I nie rozróżniamy na przykład złego szefa od wściekłego lwa. Element wściekłości może być wspólny, ale lew, który jest wściekły i głodny do tego, jest ogromnym zagrożeniem. Tymczasem nie rozróżniamy tych rzeczy. I to wiedzie do tych czterech reakcji, o których wspomniałam. I większość z nas słyszała o walce lub ucieczce. Ale jest też zmrożenie i pokłon. Fight, flight, freeze and fawn. Ja o tych reakcjach czytałam od Katie Morton, odwołuję właśnie do niej, jeżeli macie ochotę, szczególnie jej książki. I jeżeli macie ochotę, to poczytajcie tam. Ale ja skupię się właśnie na tych reakcjach w tym momencie. Fight, flight to jest walka albo ucieczka. I tę reakcję na pewno znamy. Jeżeli wybieramy tę pierwszą opcję, to dlatego, że uznajemy, że jesteśmy więksi i silniejsi od zagrożenia i poradzimy sobie z nim. I tak na przykład pamiętam sytuację z mojego własnego życia, gdzie byłam nastolatką. Mój brat jest 8 lat młodszy ode mnie. I pamiętam, chciał mnie przestraszyć pewnego razu. Wróciłam ze szkoły, rzuciłam plecak. I on czekał w pokoju po to, żeby wyskoczyć i pewnie zrobić jakieś spuki coś. Ale w momencie, kiedy wyskoczył, to najpierw krzyknęłam, a potem chlasnęłam go w twarz. Filip, bardzo cię za to przepraszam. Ale ja w tym momencie uznałam właśnie, że jestem większa i silniejsza od zagrożenia, które myślałam właśnie, że jest zagrożeniem, bo wcale go nie było. Mój brat, który był wówczas dzieciakiem, no nie mógł mi zrobić nic strasznego. Ale o tym właśnie mówię. Druga reakcja to jest ucieczka. I tu wspomnę sobie sytuację, kiedy to pewnego razu szłam od mojej dobrej przyjaciółki. Ona mieszkała tak kawałek za naszą wioską i trzeba było przejść przez taki fragment drogi, który był kompletnie nieoświetlony.
I pamiętam pewnego razu, jak idąc sobie tą drogą do domu, to nagle usłyszałam taki łańcuch i takie klikanie po drodze, po asfalcie i zaczęłam się naprawdę bać. W sensie, o kurde, tu są jakieś duchy. Coś mnie zje, coś mi coś zrobi. I się tak przestraszyłam, że naprawdę mając pełen plecak książek i glany na nogach, pobiegłam tak szybko jak mogłam. A wówczas byłam raczej na etapie, jestem ofiarą sportową niż sportsmenką, więc naprawdę nie było łatwo. I tak szybko nigdy wcześniej nie pokonałam tej drogi. Okazało się na drugi dzień, że sąsiad koleżanki miał krowę, która wyszła z zagrody, i to coś, co słyszałam, to były jej kopyta i ten ciągnący łańcuch właśnie po asfalcie. Więc ona pewnie nie mogła mi nic zrobić, ale ja uznałam, że to jest jakiś diabeł i na pewno mi grozi. I uciekłam. To jest ta druga reakcja, ucieczka. Kiedy uznajemy, że zagrożenie, które widzimy, jest od nas większe i nie mamy zasobów, żeby sobie z nim poradzić, uciekamy. Trzecia reakcja, zmrożenie. To jest bardzo częsta reakcja. I tak na przykład dr Peter Levine uważa, że PTSD bierze się właśnie bezpośrednio z wystawienia na ciąg reakcji typu zmrożenie lub na jedną konkretną, w której to zmrożenie było konieczne, z braku możliwości ucieczki, z braku możliwości walki. Stąd bierze się właśnie PTSD według doktora Levine. Trudno mi się z tym nie zgodzić. Jeśli brać pod uwagę moje praktyki z klientami, z którymi mam przywilej pracować, to bardzo często odwołują się oni do sytuacji w swoich życiach, w których byli kompletnie bezradni i kompletnie pozbawieni nadziei na ten dany moment, który się dział. I jako małe dzieci nie mieli innego wyboru. Po prostu muszę to przetrwać. Jest czwarta reakcja, o której niewiele się mówi. I z angielskiego fawn to jest właśnie takie ułożenie się pod kogoś. Bardzo często dotyczy to tych ludzi, którzy wychowywali się w domach, w których jeden z rodziców na przykład był narcystyczny. I wszyscy wiemy, że żeby dziecko rozwinęło się poprawnie, żeby rozwinęło swoje takie poczucie jestestwa, gdzie są moje granice, gdzie są granice innych ludzi, żeby było przygotowane na to, że w życiu nie jest lekko, ale też może być bardzo przyjemnie, żeby umiejętnie przechodziło przez wszystkie etapy, które łączą się z jakimś uczuciem nieprzyjemności albo wyzwaniem. Takie dziecko potrzebuje przede wszystkim, o, każde dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, ciągłości, poczucia pewności, że zawsze ma się gdzie do kogo zgłosić o pomoc, że jest wsparcie, że to, co się dzieje, jest ok. I jeżeli czegoś na tym etapie rozwoju zabraknie, albo jest wręcz odciągnięte, i tak na przykład dziecko wychowywuje się w rodzinie, w której dochodzi do nadużyć fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, albo wychowywane jest przez rodzica, który jest właśnie narcyzem, lub środowisko, w jakim dziecko wzrasta, jest oparte na systemie raczej kontroli, aniżeli wsparcia, wówczas takie dziecko czuje, że moje potrzeby, moje emocje powodują, że mój rodzic, mój opiekun, czy moi rodzice i opiekunowie, czy otoczenie, w jakim jestem, oni mnie za to karzą. Więc żeby uniknąć problemu, żeby uniknąć kary, kłopotu, bólu i nieprzyjemności, rezygnuję z moich potrzeb i wyciszam moje pragnienia, wyciszam moje emocje po to, żeby opiekun, rodzic, środowisko dało mi spokój, a może nawet nagrodziło. I tak ten czwarty element odpowiedzi na stres, na długotrwały stres, który można by już porównać do kompleksu CPTSD, kompleks PTSD, więc bardzo złożonej, czasami niemalże bardzo subtelnej serii wydarzeń, które prowadzą do tychże właśnie reakcji stresowych, to wszystko może prowadzić bezpośrednio do tego, że w człowieku dorosłym już wytwarza się takie poczucie people pleasing, takiego stawiania wszystkich innych nad sobą, rezygnowania z siebie i swoich potrzeb, po to właśnie, żeby uniknąć problemu. Z takim poczuciem, że muszę zrobić wszystko idealnie, najlepiej jak tylko się da, i wtedy nikt nie będzie się czepiał, a może nawet mnie nagrodzi. Nie macie pojęcia, z iloma ludźmi, z którymi dotąd pracowałam, takie poglądy, takie usystematyzowane wierzenia a propos siebie i świata, takie rzeczy ludzie nabierają właśnie, kiedy jeszcze są małymi dziećmi.
na podstawie tego, co przeżywają w swoich domach, poprzez swoich opiekunów, rodziców czy w tym środowisku, w którym wzrastają. To, co mnie czasami bardzo niepokoi, kiedy słucham ludzi odnośnie do sytuacji pełnych nadużyć, kiedy komentują je, to to, że czasami mówią do tej osoby, która się z tym mierzyła, czemu nie walczyłaś, czemu nie uciekłaś, czemu nic nie zrobiłaś. Najpewniej właśnie dlatego, że nie miała wyboru i musiała po prostu się zamrozić i musiała to przetrwać, bo inaczej nie dałaby rady. To była najwyższa, najlepsza w tym momencie opcja, bo inaczej być może jej życie nawet było zagrożone. Więc miejmy trochę empatii do tych ludzi, bo nie jesteśmy w ich skórze, nie wiemy, co przechodzili, nie wiemy też, co mają za sobą, że w taki sposób zareagowali. Ale jeżeli czujecie, że któryś z tych opisów pasuje do rzeczy, z którymi wy się mierzycie, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Zawsze jest gdzieś jakieś wsparcie. Poszukajcie wsparcia, poszukajcie go wśród ludzi, którzy być może mierzyli się z czymś takim, wśród terapeutów. Tak więc podsumowując, są cztery odpowiedzi na stres. Można walczyć, można uciec, można się zmrozić i można ulec. Można ulec tej sytuacji, można ulec temu, co jest większe, silniejsze od nas i dostosować się do tego, całkowicie rezygnując z siebie tym samym. Najlepszym możliwym sposobem na to, żeby radzić sobie ze stresem, to przyznać, że się to czuje. Przyznać, że się to czuje i zająć się tym. W momencie, kiedy to się dzieje, to znaczy na przykład odsunąć się na moment od codziennych rzeczy, powiedzieć tym ludziom, którzy są w tej sytuacji, towarzyszą nam, że wow, czuję coś naprawdę bardzo trudnego, mam coś do przejścia w tej chwili, jest mi bardzo niewygodnie. I może Was to zaskoczy, ale najczęstszą reakcją z drugiej strony, jaką możecie dostać, to jest, a czego Ci trzeba? Albo, wow, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Naprawdę, najczęściej jest tak, że ludzie to rozumieją i wspierają, a nawet proponują pomoc. Więc warto się po prostu przyznać do tego. Jeżeli sytuacja stresowa, w jakiej się znajdujecie, jest w tym momencie naprawdę ponad Wasze siły, to zróbcie to, co możecie, tak jak umiecie, prosząc o pomoc, udzielając jej sobie i umiejętnie ją przyjmując, naprawdę ucząc się ją przyjmować, już po tym wydarzeniu, bo być może, kiedy to się działo, nie mieliście żadnej kontroli nad tym, co się działo, żadnego wpływu na to. Ale po tym, co zrobicie z tym, co Wam zrobiono, to jest ten kluczowy moment. Nie próbujcie tego odpychać, nie próbujcie tego w żaden sposób ściskać albo tłumić w sobie, bo to wcześniej czy później i tak wyjdzie. I tak wyjdzie. Tego nie da się po prostu zapomnieć i odwrócić od tego. Można to przeżyć, przeprocesować i zmienić na coś, co później będzie Wam tak naprawdę służyło. Wielu ludzi przechodzi przez różne traumy, wielu ludzi przechodzi przez poczucie straty, ogromnych nadużyć wobec nich samych i potrafią z tego wyjść i czerpmy inspirację właśnie z takich historii. Bo można. Bo można. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Was przydatny. Jeżeli czujecie, że chcielibyście wypowiedzieć się na ten temat albo powiedzieć coś odnośnie do tego, co myślicie na temat tych reakcji stresowych, które opisałam, komentujcie, udostępniajcie. A ja tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam przyjemnego, jak zwykle, soczystego i dobrego dnia. Kompletnie bez stresu. A jeśli tak, to przeżytego po ludzku i pozostawionego za drzwiami Waszego domu. Także trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia.